Walki o Górski Karabach. Uzgodniono, humanitarny rozejm. Armenia i Azerbejdżan uzgodniły humanitarny rozejm, od niedzieli. Przedstawiciele Armenii i Azerbejdżanu poinformowali w sobotę, że porozumieli się w sprawie humanitarnego rozejmu, który ma wejść w życie o północy. Ministerstwa Spraw Zagranicznych obu państw opublikowały w sobotę wieczorem identycznie brzmiący komunikat, mówiący o tym, że decyzja o wstrzymaniu ognia została podjęta w zgodzie z oświadczeniami przywódców grupy mińskiej obwe, czyli Francji, Rosji i USA. W sobotę z szefami dyplomacji Armenii i Azerbejdżanu rozmawiał minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Zadowolenie z osiągniętego porozumienia wyraził prezydent Francji Emmanuel Macron, który podkreślił jednak, że rozejm powinien być ściśle przestrzegany i bezwarunkowy. Francja będzie bardzo uważnie się temu przyglądać i pozostanie zaangażowana w to, by walki ustały permanentnie i by mogły zacząć się wiarygodne rozmowy, czytamy w oświadczeniu Pałacu Elizejskiego. Obie strony konfliktu o Górski Karabach uzgodniły zawieszenie broni już w miniony weekend, jednak nie przerwało to walk. W piątek po raz kolejny celem armeńskiego ataku rakietowego stało się azerbejdżańskie miasto Gandża. Wcześniej azerbejdżańskie siły zbombardowały stolicę Górskiego Karabachu, Stepanakert.